Krzysztof Pałka. Panie Krzysztofie, dzisiaj wspaniałe zwycięstwo po dobrej grze, chociaż pierwsze połowie były małe problemy. Tak, pierwsza połowa ewidentnie nam nie wyszła, dziewczyny były nieco spięte, nie potrafiły zrealizować tego, cośmy nakreślili przed spotkaniem. W konsekwencji tego no, nie udaliśmy nawet jednego strzału, z tego co pamiętam. Ale druga połowa też była pełna realizacja taktyki. Świetne wykonanie tego, co zostało ułożone. Stąd trzy bramki. A jak teraz będzie wyglądała gra pana zespołu po tym, jak stracił pan jedną z głównych rozgrywających? No, na chwilę obecną nie wiemy jeszcze, jak poważny jest uraz. Mam nadzieję, że do 10 dni maksymalnie Kasiaka wróci do gry. W tej chwili będzie u nas w środku zastępować Jagoda Sawicka. Zrobiła to dzisiaj nieźle moim zdaniem. Jakoś sobie poradzimy. Mamy szeroką kadrę, która liczy obecnie ponad 30 dziewcząt gotowych do gry, także myślę, że nie będzie problemu. Była z wami również dzisiaj spora liczba kibiców. Czy oni zawsze jeżdżą za rolnikiem w każdym rejonie Polski? Jeśli chcą, staramy zawsze się im to umożliwić. Bardzo się cieszę, że tyle osób przyjechało z nami. No, był to dla nas bardzo prestiżowy mecz, zarówno dla działaczy, zawodniczek, jak i naszych kibiców. No, jesteśmy przeszczęśliwi. No, dzisiaj również mieliśmy okazję oglądać wspaniałą bramkę zawodniczki o nazwisku Sotor. Rzut wolny, ale David Beckham. Ćwiczycie to na treningach, ponieważ no, taktyka wykonania tego rzutu wolnego była co najmniej dziwna. Kiedyś, jak jeszcze sobie jeździłem na różne boiska piłki nożnej, widziałem takie rozegranie w Głogówku, jak jeszcze wielki Wilich Głogówek wymyślił to trener Śnieżek. Mnie się podoba, jest skuteczny, to jest najważniejsze. Dziękuję ci bardzo. Jeszcze takie małe pytanie na koniec. Czy stawiacie sobie jakieś konkretne cele przed nadchodzącym sezonem? Konkretnym celem jest awans do Ekstraklasy, tego nie będziemy ukrywać. To jest cel dla pierwszej drużyny, cel dla drugiej drużyny jest zajęcie miejsca w pierwszej lidze drużyny. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. W ogóle nie często widzi się taki sposób rozegrania rzutu wolnego, jak byście zastosowały. Bardzo pomysłowa. Kto ci życzył? Nie, właśnie to był pierwszy raz, żeśmy w meczu to wykorzystałyśmy i w ogóle tak zagrałeś. Pierwszy raz. Ale tak, dogadałyście się zaraz też? Tak, trenerom pokazał taką taktykę, ułożyliśmy, tak spróbowały kilka razy. Udało się, pierwszy raz my tak robimy i tak się ściągnęły. Będziecie powtarzać takie różne manewry w następnych meczach? Myślę, że tak. Będziemy to kontrolować na treningu i będziemy powtarzać. Pani kapitan, nie wiem jak to teraz nazwać, zespołu Rolnik Głogówek. Wspaniałe zwycięstwo, gratulacje. Dziękujemy bardzo, bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, bo to jest dla nas naprawdę, to są derby i jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Udało ci się nawet dzisiaj strzelić bramkę. W dość kuriozalny sposób, ale jednak zawsze to jest bramka. Czy postawiłaś przed sobie jakiś cel do ilości zdobytych bramek w sezonie? Powiem szczerze, do bramek nie, bo jestem do rozgrywania piłek, a inne są do strzelania, ale naprawdę cieszę się, że udało mi się tej drużynie strzelić bramkę. No nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, co się dzieje u twojej siostry Ewy, w końcu też kiedyś grała w Rolniku Biedrzychowice, a obecnym Rolniku Głogówek. Oczywiście była też kapitanem, teraz ja przypadło mi zamienić ją, ale ona poszła na wypożyczenie do Zabrze grać. One też są właśnie awansowały w tym roku do pierwszej ligi i będziemy grać przeciwko sobie. No to oby w tej siostrobójczej walce nie doszło do żadnych kontuzji i urazów, czego tobie życzę. Oczywiście dziękuję ci za rozmowę. Dokładnie, ja również dziękuję.